Mówimy dzisiaj dużo o gospodarce i jeszcze raz, jeszcze jeden będziemy się w gospodarkę zagłębiać. Teraz w naszym studiu Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju technologii. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Trochę będziemy rozmawiać dużo o tym, jak się w Polsce inwestuje, kto inwestuje i jak inwestuje, ale najpierw zajmiemy się polityką klimatyczną. O tym dużo mówiliśmy i w podwójnym espresso, i przed godziną ósmą. Na ile jest tak, że już jest jakiś punkt przełomu, że gdzieś doszło do psychologicznego przełamania, że jednak polityka klimatyczna Unii Europejskiej musi być zatrzymana za dużą, może za wszelką cenę? Ja myślę, że ta dyskusja się dopiero rozpoczęła i to dobrze, że my jesteśmy gdzieś tam na czele tej dyskusji, bo nie możemy sobie pozwolić na to, co się w tej chwili dzieje. Zazwyczaj było tak, że państwa Unii Europejskiej milczały, ale już zaczyna być coraz głośniej, bo te ceny się odbijają wszystkim. To nie tylko w Polsce, tylko w całej Unii Europejskiej. Czyli gospodarstwa wszystkich Europejczyków podrożały korzystanie z tej energii i ja myślę, że ta dyskusja się dopiero tak na poważnie rozpocznie. To jest dopiero przed nami. No w Niemczech na przykład część zakładów azotowych produkujących nawozy nie działa. Pytanie, co będzie potem na wiosnę, ba, co będzie przy następnych zbiorach, bo może ten kryzys energetyczny nie tylko teraz nas gnębi wysokimi cenami gazu dla tych, którzy się gazem ogrzewają, albo prądu, tych, którzy wykorzystują jego duże ilości zwłaszcza, ale może za rok się okaże, że żywność będzie jeszcze droższa, bo będzie mniej płodów rolnych. No to jest dzisiaj jeszcze takie wróżenie z fusów, takie niebezpieczeństwo oczywiście istnieje. Natomiast czym wcześniej ci wszyscy, którzy decydują o tym, usiądą do stołu i jakby zaczną racjonalnie myśleć, tym te skutki negatywne będą krótsze. Ja jestem przekonany i uważam, że pomimo krytyki Polski powinniśmy jednak stanąć na czele i, że tak powiem, bardzo mocno się o to upominać. Które elementy polityki klimatycznej trzeba by wyrzucić? ETS i ten system handlu uprawnieniami do emisji, który energetykę, ale nie tylko energetykę dotyka. To jest ten element, który powinniśmy powiedzieć, że on po prostu w obecnej sytuacji szkodzi bardzo mocno europejskiej gospodarce. Ale ETS, no to wiadomo, to jest niestety spekulacja, tak? I to widać, że ci spekulanci, tak powiem, żerują na tym. My musimy wszyscy za to płacić, więc jeżeli pozwolimy dalej, żeby ta, powiedzmy, cena rosła, to niestety przegramy wszyscy. Myślę, że ETS jest jednym z punktów zapalnych, o których trzeba jakby na samym początku rozmawiać i wykłócać się po prostu o to. Że trzeba teraz o to walczyć. Pytanie, jakie mamy szanse, bo z drugiej strony jest tak, że to tylko Polska ma tak bardzo na węglu skoncentrowaną energetykę, to Polskę najbardziej dotyka w cenach prądu europejska polityka klimatyczna, europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2. No, to jest oczywiście fakt. No, my jesteśmy skonstruowaną gospodarkę, mamy od wielu lat na węglu. Mówi się o atomie, mówi się o gazie. Gaz jest coraz droższy, bo niestety też niezależny jakby od nas, bo musimy go importować, czy to z Rosji, czy być może niebawem z Norwegii. No ale jednak, no, kto jak kto, ale my musimy walczyć tu o, powiedzmy, swoje interesy i naprawdę, przepraszam za kolokwializm, nie ma zmiłuj się. I tutaj trzeba będzie być im twardym. Na ile jest tak, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej już utrudnia Polsce życie gospodarcze? Nie tylko w tym, że płacimy droższe rachunki za prąd, ale że przedsiębiorcom, zwłaszcza tym dużym, czy tym, którzy inwestują, gorzej się wiedzie, że nagle inwestorzy mówią, nie zainwestuję, bo boję się, że ceny energii będą ciągle wyższe i wyższe. Czy my mówimy tu, powiedzieć o dwóch w kwestiach. Inwestorzy, którzy dzisiaj przychodzą do Polski, zaczynają się, pierwsza rozmowa rozpoczyna się od tego, czy mamy zieloną energię. Czyli ten temat jest już jakby, jest już na tapecie. Ale ten temat zielonej energii, on wynika jakby z jeszcze innej przesłanki. Dlatego, że przedsiębiorcy zaczynają się obawiać nie tyle, czy to jest zielona energia, tylko zaczynają się bać blackoutu. Czyli zaczynają się bać wyłączenia prądu i to... Czyli już pytanie nie, czy jest zielona, ale czy jest stabilna. Tak, dlatego, ale... A jak mówimy u nas stabilna, bo na węglu, to co odpowiadają? Nie, bo znaczy my mówimy, że my jesteśmy gotowi pomóc im, że tak powiem,
poprzez farmy fotowoltaiczne, czy poprzez wiatraki, pomóc im zbudować inwestycję opartą na zielonej energii. I to jest, powiedzmy, pewien proces, który już trwa i od tego nie uciekniemy, dlatego że trzeba pamiętać również, że szczególnie firmy zagraniczne mają dostęp do tańszych linii kredytowych, jeżeli chodzi o właśnie zieloną energię. Czyli jeżeli masz zieloną energię, to będziesz miał tańszą linię kredytową. I to zaczyna następować taki łańcuch naczyń połączonych i tu, że tak powiem, nie możemy też w jednym momencie powiedzieć nie, tego nie dostaniecie, to oni powiedzą, to my idziemy, nie wiem, na Węgry, na Słowację, do Czech czy do innego kraju. To jest problem, który ma, że tak powiem, szersze podłoże. Na ile jest tak, że ta zielona energetyka już w tej chwili powoduje, czy brak odpowiedniego miksu energetycznego już powoduje, że w Polsce inwestycji tych najnowocześniejszych w najbardziej dochodowe technologie jest mniej? Jeszcze tak nie jest, dlatego że my możemy się pochwalić inwestycjami w roku 2021. To jest naprawdę ogromny sukces Polski, gdzie wszystkie strefy ekonomiczne w polskiej strefie inwestycji wydały łącznie 713 decyzji na kwotę ponad 37 miliardów złotych. Porównując to analogicznie do roku 2020, to były 372 decyzje. Czyli to widać, że jest 92% tych decyzji więcej jest. I to są, poza tym, że są to bardzo duże firmy, są to najwięksi gracze, jeżeli chodzi o, powiedzmy, kwestie automotywu, o baterie do samochodów elektrycznych i powiązane z tym różnego rodzaju inne firmy. Na tym korzystają też polskie firmy, bo trzeba tutaj zauważyć, że decyzje o wsparciu wśród tych 713 jest 70% to są firmy polskie, a 60% to jest MŚP. To pokazuje, że przy tych firmach dużych rozwijają się polskie firmy i póki co nie mamy z tym kłopotu. Ci, którzy przychodzą, pytają o tę zieloną energię. My w tej chwili rozmawiamy ze strefami ekonomicznymi i mówimy, że one są gotowe na terenach inwestycyjnych budować właśnie farmy fotowoltaiczne po to, żeby dostarczać im zieloną energię. Czyli generalnie rzecz ujmując, chcemy zapewnić, żeby te dostawy prądu były, że tak powiem, nie były zachwiane. Skoro przy inwestycjach jesteśmy, w Polsce od trzech lat właściwie działa zupełnie nowy system wspierania inwestycji, który zamienił dawne specjalne strefy inwestycyjne. Ekonomiczne. Teraz można inwestować w zasadzie w całym kraju. Jak ten pomysł się przyjął? To miała być rewolucyjna zmiana, trochę pilotowana przez grupę Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak to wygląda z perspektywy rządu? Na ile udało się zwiększyć i zdynamizować inwestycje w Polsce? Ja myślę, że to bardzo przełomowy moment, 2018 rok, gdzie do 2018 roku wyglądało to tak, że uchwałą Rady Ministrów powoływano strefy ekonomiczne na określonym terenie danego województwa czy danej części Polski. Mamy dzisiaj 14 takich stref ekonomicznych i one miały swoje jakby tereny. W 2018 roku polski parlament ustawą zmienił to, że cała Polska jest jedną strefą inwestycyjną. I każdy przedsiębiorca, czy to polski, czy to zagraniczny, na każdym terenie w Rzeczpospolitej może inwestować i ma takie same uprawnienia jak ten, który kiedyś inwestował tylko w tym terenie określonym uchwałą Rady Ministrów. I co jest ważne, to jest to, że musimy ten mit, że tak powiem, obalać cały czas, że strefy ekonomiczne to były tylko dla dużych, zagranicznych firm. Kiedyś tak było, że to było powszechne przekonanie i moim zdaniem nie wynikało tylko z widzimisię. Tak? Oczywiście myśmy zapraszali i zapraszamy firmy zagraniczne do Polski, no bo one są dla nas bardzo ważne, bo tworzą również miejsca pracy i jednak płacą tutaj podatki. Natomiast wokół tych firm, z tymi firmami kooperują polskie firmy coraz częściej i te polskie firmy
rozwijają się, ale te polskie firmy są w pewnym łańcuchu dostaw do tych wielkich firm, z czego się bardzo cieszymy. I tak jak powiedziałem, ten 2021 rok, 70% tych decyzji to były firmy polskie, także to nas bardzo cieszy. Na ile jest tak, że w tej chwili już będzie, bo był taki pomysł Mateusza Morawieckiego na początku pierwszej kadencji, że my w tej chwili już nie będziemy przyciągać obcego kapitału, oferując zakład do sprzedania, że interesują nas może nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim tak zwane inwestycje greenfieldowe, czyli tam, gdzie przychodzi kapitał obcy i od podstaw buduje swój zakład, jak duży jest inwestycje i na ile cały czas jeszcze kapitał zagraniczny chce tego typu przedsięwzięcia w Polsce lokować. Tak, to jest właśnie prawda, że w tej chwili firmy, szczególnie zagraniczne, które przychodzą, określają nam profil produkcji, którą chcą tutaj podjąć, ale mówią nam, że potrzebują 100, 200 czy nawet 300 hektarów w jednym kawałku po to, żeby na tym terenie postawić nową fabrykę. I my wtedy oczywiście dopasowujemy, mamy tutaj, współpracujemy jako ministerstwo z Polską Agencją Inwestycji Handlu, która ma ten generator terenów inwestycyjnych, gdzie wyszukujemy te tereny, na które jest zapotrzebowanie inwestora zagranicznego. Pokazujemy 3, 4, 5, 8 lokalizacji i on sobie wybiera, która lokalizacja jest mu najbardziej optymalna z punktu widzenia różnego. A na ile widać już wpływ koronawirusa, o którym kiedyś mówiono, że będzie niezwykle istotny, że pandemia przemodeluje świat gospodarczy, że pandemia pozrywane globalne łańcuchy dostaw poprzecina na krótsze, lokalne, kontynentalne, że do Polski wrócą fabryki, które są na Dalekim Wschodzie po to, żeby dostarczać produkty na europejski rynek. To da się w ogóle zauważyć? To tylko były słowa, które były na tyle słabe, że nie zmieniły globalnego układu sił. Nie, to już widzimy, bo widzimy to bardzo, dlatego że chyba już Europa zrozumiała, że nie można wszystkiego wyprowadzać na Daleki Wschód czy też do Azji, że potem jak się coś dzieje, jak przykładowa pandemia, że wszyscy nagle z walizkami pieniędzy muszą jeździć, latać do powiedzmy Chin i przywozić określone produkty, których na terenie w Europy nie ma. I efekt jest dzisiaj taki, że to firmy z Dalekiego Wschodu, z Azji przyjeżdżają i inwestują u nas. Dlatego, że myśmy stali się takim hubem w Europie Środkowej jako Polska, która przyciąga bardzo wiele inwestycji. Pytałem się kiedyś kilku inwestorów, jaki jest powód tego, że przychodzicie właśnie do Polski. I większość podaje trzy powody. Położenie geograficzne Polski, bardzo dobre w środku Europy i to im, że tak powiem, pasuje, że potem można to eksportować dalej z Polski. Druga rzecz, stabilna gospodarka. Co by nie powiedzieć, mamy stabilną gospodarkę i pokazaliśmy przy okazji pandemii, że potrafimy sobie poradzić w najtrudniejszych kryzysach. I trzeci, chyba jeden z najważniejszych i takich elementów, gdzie napawa nas to dumą. Mówi się, że mamy bardzo dobrych pracowników, wykształconych, że ludzie rzeczywiście chcą tu pracować i z jednej strony cieszymy się, że jest to bezrobocie małe, ale z drugiej strony wiemy, że przy tak wielkim nakładach inwestycyjnych tych rąk do pracy zaczyna brakować i my stosujemy bardzo racjonalną, mądrą politykę. Zapraszamy, dopuszczamy naszych przyjaciół ze wschodniej granicy, z Ukrainy czy też z innych państw wschodu, ale robimy to w sposób, że tak powiem, bardzo przemyślany. To jeszcze pytanie o to, na ile relacje Polski z Brukselą już nie tylko w tym wymiarze klimatycznym, ale czysto ekonomicznym mogą być kłopotem. Chodzi o środki i z Funduszu Odbudowy, i z nowego budżetu europejskiego, które będą także motywowane czy warunkowane praworządnością. No ale jest tak, że brak dostępu Polski do tych środków hamuje możliwości rozwoju polskiej gospodarki, hamuje także inwestycje w Polsce. Znaczy, nie możemy mówić o hamowaniu inwestycji, bo jak widzimy, że te inwestycje są. Natomiast oczywiście, że jest to
na krótką metę jest to jakiś problem. Ja wierzę w to, że Bruksela pójdzie jednak, że tak powiem, po rozum i tutaj te pieniądze odblokuje, które się Polsce po prostu należą i nie ma żadnych dokumentów, które mówiłyby, że one mogą być w jakiś sposób warunkowane. Wcześniej czy później i tak te pieniądze do Polski wpłyną. Szkoda, że musimy czekać, bo byśmy mogli już je gdzieś tam inwestować. Między innymi, ja powiem z tej mojej działki, jest tam jakiś w tym całym torcie, jest tam, są tam jakieś pieniądze po to, żeby pomóc samorządom uzbroić tereny pod inwestorów nowych, którzy mieliby. I tego zabraknie, ale też drogi, koleje przede wszystkim, no cała infrastruktura cały czas jednak wymaga w Polsce rozbudowy, żeby być jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do inwestowania. Zdecydowanie tak, ale ja wierzę, że to w końcu się stanie tak, że te pieniądze do Polski trafią i że będziemy mogli. Szkoda, że marnujemy czas, że ten czas nam jakby ucieka, ale znając nas, Polaków, jesteśmy gotowi to nadrobić. A ile procentowo, ile my tracimy PKB przez to, że te pieniądze cały czas są blokowane? No to jest bardzo trudne pytanie. Nie chciałbym tutaj, że tak powiem. Ale nie ma takich w rządzie wyliczeń, o ile moglibyśmy się szybciej rozwijać, gdyby nie ta blokada, nie ten spór z Brukselą? No tylko my mamy tą blokadę na, powiedzmy, etapie kilku miesięcy w tej chwili, paru miesięcy, no to może jeszcze nie jest tak bardzo odczuwalne. Natomiast owszem, no jeżeli to potrwa jeszcze, nie wiem, z pół roku, no to te straty będą już rzeczywiście mogły być liczone w grube miliony. To jeszcze jedna, albo nawet miliardy. To jeszcze jedno pytanie o inflację. Czy jest tak, że inflacja staje się kłopotem przy inwestycjach, czy wręcz odwrotnie, zachętą do tego, żeby inwestować? Póki co do tej pory nie był to problem, nie było to, że tak powiem, przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji. Zainteresowanie Polską, szczególnie proszę zauważyć jedną rzecz, że miesiąc grudzień w ubiegłego roku był takim miesiącem, gdzie te inwestycje bardzo mocno wybiły, bo myśmy kończyli listopad na poziomie 470 decyzji, a grudzień skończyliśmy na etapie 713. Czyli pod koniec roku nagle przedsiębiorcy. To pokazuje, że tak powiem, a już wiedzieliśmy, że jest przecież bardzo wysoka inflacja. A czy inflacja właśnie nie będzie motywem inwestycyjnym, także przedsiębiorcy, żeby nie trzymać pieniędzy na kontach? A wiemy, że wiele firm tak robi, że firmy czasami są zasobne w gotówkę w banku, nie będą chcieli, żeby ich nie stać, się będą chcieli uciec inwestycje. No być może tak będzie. No pierwsze miesiące w tego roku pokażą, jaki jest, powiedzmy, trend. Natomiast no jest to jakieś wyjście z sytuacji dla, powiedzmy, przedsiębiorców zapewne możliwe. Żeby tych inwestycji było dużo, bo do tej pory te inwestycje prywatne, no przez ostatnie 6 lat Prawa i Sprawiedliwości rządów nie były głównym motorem gospodarki. Tak jest. My bardziej, że tak powiem, widać to w inwestycjach zagranicznych, w inwestycjach prywatnych może to jest mniej, ale też trzeba powiedzieć jedną rzecz. My już rozpoczynamy za chwilę promocję PSI, bo ja uważam, że polska strefa inwestycji jeszcze jest za mało znana wśród samorządów i przedsiębiorców i w ogóle Polaków, dlatego że no to widać właśnie po tych inwestycjach prywatnych. Jeżeli my pozwolimy, damy ludziom więcej możliwości, czy może inaczej, przekonamy ich do tego, że warto to robić, to być może i te inwestycje, że tak powiem, również pójdą do przodu. Powiedział Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju technologii, to był Krzysztof Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. A my jeszcze za sekundę zajmiemy się i stopami procentowymi, i polityką Banku Polskiego, i szczerze ekonomią. To już za kilka minut, więc zostańcie Państwo z nami.